cztery firmy z krajów skandynawskich i z innych krajów pokazują, że pracują nad statkami autonomicznymi. Natomiast my pokazujemy, że już studenci wykonują pojazdy autonomiczne pływające różnego typu, że członkowie naszego klastra są w stanie wykonać statki do pływania autonomicznego, nie tylko produkując je, ale także mogą przebudowywać statki, ponieważ będzie taka sytuacja, że część mniejszych jednostek będzie przebudowywana na jednostki coraz bardziej zminimalizowaną załogą. Wykorzystujemy takie pojazdy bezzałogowe do potrzeb hydrograficznych, do pomiarów głębokości, jak również do badania dna morskiego. Ten pojazd ma możliwość sterowania za pomocą joysticka lub jest sterowany autonomicznie. Autonomiczność jego polega na tym, że możemy zadać mu zadaną trasę za pomocą dedykowanej aplikacji i po prostu puścić go w obieg pod nadzorem. Wówczas wykonuje po prostu profile pomiarowe bez naszego udziału. Jest to zaawansowany projekt autonomicznego jachtu żaglowego. Ogólnie chodzi o to, żeby taka łódka była w stanie autonomicznie przepłynąć Zatokę Pucką. Model jest ukończony w 90%. Do tego dochodzi praca nad elektroniką, czyli część, która trochę jest schowana w środku, plus algorytm nawigacyjny, czyli cały mózg operacji. Cały projekt określam na 70%. Myślę, że jesienią uda nam się zrobić nasz pierwszy autonomiczny rejs. There are many kind of expected benefits from the operation of autonomous ships, from reducing of costs, making energy consumption more efficient, several aspects which can actually can bring a lot of benefits with autonomous shipping. Nowadays this boom on doing research and start building these kind of like a new intelligent vessels had also raised many questions about how we're going to ensure, for example, that these vessels are safe, and basically that we can ensure that at least these vessels will be as safe as the most advanced vessels navigating nowadays in international waters or national waters. So this brings us like kind of like a challenge to make a parallel progress of the advance on technology towards autonomous shipping, but also in finding ways which are efficiently for managing the safety and risk of autonomous shipping. Rola symulatorów jest to szkolenie przede wszystkim operatorów raczej systemów kontroli tej lądowej ruchu statku autonomicznego. Poza tym pokazanie im, jak to wygląda na statku rzeczywiście, jak statek się zachowuje w morzu. Zakładając, że w pierwszej fazie będą to pewnie pracowali w tych systemach kontroli ludzie, którzy mają doświadczenie na morzu, ale za jakiś czas być może trzeba będzie szkolić młodą generację, która no, nie będzie miała możliwości pływania na morzu na statku autonomicznym, bo tam po prostu nie będzie załóg. W związku z tym symulator będzie takim środkiem, który pozwoli na przygotowanie ich do pracy. Kongsberg, jeżeli chodzi o statki autonomiczne, jest zaawansowany. I tak się złożyło właśnie, że oni są tam stroną wiodącą, no i pierwsi, którzy budują statek, realny statek autonomiczny, który będzie żeglował czy pływał w rejonie fiordów jako taki feeder transportujący kontenery. W pierwszej fazie będzie bardzo mała załoga na tym statku, żeby sprawdzić system, przetestować, a w późniejszej fazie będzie pływał sam pod kontrolą oczywiście ośrodka takiego koordynującego z lotu.